50 wspólnie przeżytych lat Alicja i Zygmunt Brusiłowie, a także Barbara i Hubert Prabuccy świętowali w otoczeniu najbliższych w zabytkowych wnętrzach Pałacu Ślubów. Jubilatów powitał prezydent Bolesławca. Mamy dzisiaj do czynienia z uroczystością, która jest dla nas wszystkich ważna, ponieważ dzisiaj mamy dwa małżeństwa, można powiedzieć instytucje, jeśli chodzi o życie wspólnoty bolesławieckiej. Przed chwilą pytałem Państwa, czy mają tremę. Mówią, że mają. Ja też mam tremę. Spróbujemy sobie jakoś poradzić. Proszę Państwa, ta uroczystość składa się z trzech części. Pierwsza część to jest takie swoiste odnowienie związków małżeńskich, podziękowanie sobie za te 50 lat. Podziękowanie ma podobny charakter jak i śluby, które małżonkowie składali sobie 50 lat temu. Złote Gody są okazją do odnowienia przysięgi małżeńskiej. Nie naszych Złotych Godów. Wyrażam mojej żonie Alicji. Wyrażam mojej żonie Alicji. Serdeczne podziękowania. Serdeczne podziękowania. Za okazaną mi miłość. Za okazaną mi miłość. Przywiązanie i opiekę. Przywiązanie i opiekę. I przyrzekam. Przyrzekam. Że uczynię wszystko. Uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było nadal szczęśliwe. Było nadal szczęśliwe. Alicja Brusiło urodziła się w miejscowości Liczkowce na Podolu. Pan Zygmunt pochodzi z miejscowości Woronusze na Wołyniu. W Bolesławcu zamieszkali w połowie lat 60. Tutaj się pobrali, wychowali syna oraz doczekali ukochanego wnuka. Pani Alicja była polonistką w bolesławieckich szkołach średnich. Pan Zygmunt uczył historii w liceum ogólnokształcącym, a następnie pełnił funkcję dyrektora w tymże liceum. Przez długie lata był też dyrektorem w Zespole Szkół Budowlanych. Jest prezesem Towarzystwa Miłośników Bolesławca, członkiem zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu, przewodnikiem PTTK oraz autorem wielu publikacji w Roczniku Bolesławca i Głosie Bolesławca. Obecnie wspólną pasją jubilatów jest turystyka, muzyka poważna, literatura oraz pływanie. Pan Zygmunt do tej bogatej listy zainteresowań dodał jeszcze tenis stołowy. Podobnie jak państwo Brusiłowie, także Barbara i Hubert Prabuccy do Bolesławca przyjechali w latach 60. Pani Barbara pochodzi ze Lwowa, pan Hubert urodził się w miejscowości Koterze w województwie pomorskim. Jubilaci wychowali syna oraz doczekali się dwójki wnucząt. Pani Barbara pracowała w liceum ogólnokształcącym w Zgorzelcu, technikum górniczym w Bolesławcu oraz w Zespole Szkół Elektronicznych. Pan Hubert początkowo pracował w zakładach chemicznych Wizów, później w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bolesławcu, Zespole Szkół Budowlanych, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz w pierwszym prywatnym gimnazjum. Był również pierwszym zastępcą prezydenta miasta, a także wieloletnim radnym Rady Miasta i Powiatu. W dniu naszych Złotych Godów wyrażam mojej żonie Barbarze serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość. Za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe. Pasją pani Barbary jest kultura i sztuka, sport, literatura piękna, podróże oraz udział w zajęciach Uniwersytetu III wieku. Pan Hubert nadal aktywnie interesuje się życiem naszego miasta oraz kraju, literaturą historyczną, poszukiwaniem rodzinnych korzeni. Pozostałe wolne chwile poświęca pasjom ogrodniczym. Jubilaci otrzymali tradycyjne medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu prezydenta RP wręcza prezydent miasta. Były też pamiątkowe zdjęcia, lampka szampana i tradycyjne 100 lat. Jak zawsze dla jubilatów zagrali uczniowie szkoły muzycznej przy akompaniamencie Aleksandra Samostrokowa.